Słońce złociste do snu się układa i już mimo woli sercem naszym włada. Wielka tęsknota i ciągłe pytania, czy kiedyś wrócimy do kraju? O Panie, tu znikąd pomocy nieotuchy słowa, wokół step bezkresny i pustka jałowa. 17 września to w naszych dziejach data szczególna. Tego bowiem dnia, gdy odrodzone po półtorawiecznej niewoli niepodległe państwo padło ofiarą dwóch najbardziej niegodziwych reżimów w historii Europy, nie tylko los Polski okazał się przesądzony, ale także rozpoczął się początek gehenny i męczeństwa tysięcy naszych rodaków wywiezionych na bezkresne tereny Syberii. Rzeczypospolitej, która broniła się przed hitlerowską napaścią, zadano zdradziecki cios. Armia Czerwona, wkraczając na terytorium suwerennej Polski, stała się agresorem łamiącym pakt o nieagresji, który obowiązywać miał do końca wojny. O zabranie głosu prosimy pana Stefana Wałacha w imieniu starosty powiatu. Wrzesień to miesiąc naznaczony pamięcią o tragicznych wydarzeniach, które rozpoczęły jeden z najmroczniejszych i najtragiczniejszych okresów w dziejach państwa polskiego. Trwale naznaczając karty naszej historii krwią i terrorem. Równo 74 lata temu wojska sowieckie przekroczyły granicę Polski pod pretekstem obrony ludności ukraińskiej i białoruskiej przed Niemcami wobec rozpadu państwa polskiego. Armia Czerwona napadła na Polskę, nie wypowiedziawszy nawet oficjalnie wojny. Naród, który podpisał z nimi pakt o nieagresji, wbił nam nóż w plecy. O zabranie głosu prosimy przedstawiciela pani Brygidy Kolendy-Łapuś, pana Andrzeja Kopeckiego. Nigdy nie było dobrej wojny ani złego pokoju. W pokoju synowie chowają ojców, a na wojnie ojcowie synów. Tak też było 74 lata temu, kiedy 17 września 1939 roku Armia Czerwona wtargnęła na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej. Krok w krok za wojskiem posuwała się osławiona policja polityczna Związku Sowieckiego NKWD. Pod koniec roku rozpoczęły się masowe aresztowania i deportacje obywateli polskich w głąb Rosji. Ogólną liczbę wywiezionych z terenów zajętych przez Sowietów oblicza się na 1,5 do 2 milionów. Z tej liczby prawie 1 milion stanowili ludzie, którzy bez żadnego procesu i wyroku zostali wyrzuceni ze swych domów i deportowani w głąb Azji. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji, białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy Kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji kościuszkowskiej, z powstań dwóch, szkół, barykad, Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli, dziesiątkowani. Przystajmy stepy plątaniną dróg. A myśmy szli i szli i szli, niepokonani.
aż cud nad Wisłą darował nam.